21. edycja SEMKRK, topowa impreza polskiej sceny digitalowej. Jakie to uczucie być ojcem tego sukcesu? Jesteśmy niesamowicie zadowoleni całą agencją, że ufacie nam i przychodzicie w takich rekordowych ilościach do naszej imprezy. Bardzo dbamy o poziom merytoryczny i myślę, że to jest warte podkreślenia, że prelegenci stają na głowie, żeby ich prezentacje były świetne, no ale SMKRK to barcamp, więc bardzo ważne jest też to, że można wziąć udział w imprezie, networking jest na wysokim poziomie, dowiedzieć się więcej właśnie w kuluarach, no i jak widać, dużo osób tutaj ze mną rozmawia. Takim trikiem też naszym jest to, że mamy galę SMKRK Awards, niektóre agencje wyjdą stąd bardzo szczęśliwe z nagrodami, ale dzięki temu, że jest gala, jest tutaj mnóstwo sędziów. To są byli prelegenci SMKRK, to są często bardzo rozpoznawalne osoby w branży, z którymi właśnie tu można się spotkać, z nimi porozmawiać i to też czyni tę imprezę wyjątkową. Super, no rzeczywiście, akurat mam okazję też sędziować, proces jest wymagający, tak bym powiedział, rzeczywiście, bo to w krótkim czasie oceniamy wiele prac, ale z roku na rok trzeba przyznać, że poziom tych prac absolutnie rośnie. Natomiast korzystając z tego, że mamy tutaj Ciebie jako osobę z ogromnym doświadczeniem digitalowym, chciałbym zadać Ci kilka bardzo merytorycznych pytań o Twoje poglądy związane z digital marketingiem. Krzysiu, jak sądzisz, jaka jest dzisiaj rola szybkości ładowania stron w marketingu cyfrowym, w szczególności w marketingu w Google? Myślę, że jest nadal bardzo ważna. Ta rola, ona nawet była wyjaśniana ostatnio przez Google. Google usunął te zapisy ze swojej pomocy, ale to nie chodzi o to, że ona nie jest ważna. My to interpretujemy i widzimy dalej dane mówiące na ten temat i potwierdzające to, tak, że nie mamy się skupiać na wyniku punktowym, ale na wyniku rzeczywistym. Czyli jeszcze bardziej jest prawdziwa, ważna, prawdziwa ocena tego, jak strona się ładuje szybko, ale w kontekście. Czyli w kontekście tego, jak wypada nasza konkurencja, jak radzimy sobie my z naszymi podstronami versus cały proces zakupowy, na przykład u konkurencji. Pamiętajcie, że użytkownik wchodzi na stronę w jakimś konkretnym celu. SEO, adsy są po to, żeby go zdobyć, ale żeby skonwertował. Jeżeli strona się powoli ładuje, to konwersja, szansa na nią spada. Oczywiście nie znajdziecie potwierdzenia u siebie czasami tych liczb, które podaje Google, że spada o tyle procent i tak dalej, bo to jest statystyka. Macie bardziej zdeterminowanych użytkowników, macie inną branżę, ale i tak tracimy. Jeżeli wypadamy gorzej niż konkurencja, tracimy. I warto pamiętać, że to jest na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to jest oczywiście nasza platforma, strona i tak dalej, a drugi poziom, no to nie oszukujmy się, to jest serwer, na którym to stoi. No i te maszyny, tak, my niestety widzimy to bardzo, bardzo mocno, nawet na swojej stronie robiliśmy testy, bardzo rozległe i oceny, które były w PageSpeed Insights, te wszystkie pomiary były bardzo różne na różnych maszynach i zdecydowanie ma to duży wpływ na te oceny i na realny pomiar czasu ładowania się strony. Więc dalej uważam, że jest to ważne i nie tylko w SEO. Wpływa to na konwersję również w każdym innym kanale pozyskującym ruch na Wasze strony. Super, bardzo dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedź. A skoro już jesteśmy o tych takich sprawach bardziej technicznych, to pamiętam, że napisałeś świetny artykuł o roli certyfikatu SSL w marketingu cyfrowym, ale to już jest artykuł, który ma swoje lata, tak można powiedzieć. Tak, natomiast był on po prostu merytorycznie bardzo taki konkretne mięso tam było. I powiedz, czy teraz z perspektywy czasu dalej popierasz te same tezy, że certyfikat SSL jest czymś ważnym w kształtowaniu wiarygodności naszej strony? Zdecydowanie tak. W ogóle zabawna sytuacja. Mieliśmy telefon od użytkownika strony, który zgłosił błąd na stronie, a ten błąd to było właśnie to, że strona nie miała SSL-a. Powiedział, że coś się zepsuło, ale to nie był wygaśnięty SSL i to ostrzeżenie. Po prostu on zauważył, że strona nie jest zabezpieczona, a musiał na niej podawać jakieś dane. Użytkownicy będą zwracali na to uwagę, są coraz bardziej edukowani. Mieliśmy teraz ten wyciek, który nie był wyciekiem, milionów haseł. Bardzo dużo osób zaczęło się uczyć, że ich hasła nie powinny być takie same, dbać o bezpieczeństwo. Mieliśmy tą edukację mocno związaną z RODO, GDPR-em, więc tak, użytkownicy zwracają na to uwagę. To jest jeden wielki aspekt. Drugi aspekt to jest techniczny pod SEO. Jeżeli linkujesz do strony, która teraz działa pod adresem jakaś tam nazwa domeny.pl, a potem musisz to przekierować na HTTPS nazwa tej domeny.pl, no to masz ogromny problem, bo te linki muszą być przekierowane. Wiemy, że historycznie nawet przekierowanie 301 nie zawsze przenosi moc tych linków 1:1. Nie wiemy, jak to wygląda w danym momencie, jak będzie wyglądało za pół roku, dlatego lepiej tworzyć je już bezpośrednio do tej nowej struktury, więc znowu wdrożyć SSL-a jak najszybciej, to polecam. Super. Chciałbym Cię jeszcze zapytać o temat konkurencji, bo Ty już użyłaś słowa konkurencja, kiedy rozmawialiśmy sobie tutaj przed kamerą. Jak Ty sądzisz w praktyce osoby zajmujące się marketingiem cyfrowym, czy to jest ważne, żeby stale monitorować pozycję konkurencji po danych słowach kluczowych?
Jest to super ważne pod kątem analizy, no nawet zacznę od przykładu z Google Adsów. Tam wynik jakości jest czymś, czym my się porównujemy do innych. Czy moja reklama wypada lepiej lub gorzej ze względu na klikalność tej reklamy, więc ja czytam reklamy konkurencji, żeby się wyróżnić na ich tle. Czyli analizuję analizę aukcji, raport konkurentów, Senuto, Semstormie i tak dalej. Patrzę, co tam się dzieje. Pisząc teksty, opieram się o Big Data, AI, wyciągam słowa kluczowe, pytania, FAQ i tak dalej ze stron konkurencji. I myślę, że my często zapominamy mierzyć konkurencje stare. To znaczy, ktoś pisze tekst, robi to na teraz, sprawdza tą konkurencję, ale przecież za 3 miesiące ten tekst może być już gorszy, bo to ta konkurencja mogła nas sprawdzić, napisać lepszy tekst od nas, więc to jest proces, który powinien być stale robiony. Czyli my powinniśmy być świadomi tego, kto nas otacza w wynikach wyszukiwania. Zdecydowanie tak. Super, mega wielkie dzięki. Jeszcze mam ostatnie do Ciebie pytanie. Specjalizujesz się w szeroko rozumianym marketingu cyfrowym, my zajmujemy się hostingiem. Krzysiek, jakbyś miał doradzić komukolwiek, czym się kierować wybierając hosting, to Twoim zdaniem jakie kryteria tutaj warto brać pod uwagę? Hosting to jest dla mnie taka rzecz, którą lubię wykładać poza nawias, czyli mieć po prostu dużo spokoju i to, że nigdy nie słyszę od danej osoby i od znajomych nic złego na temat hostingu, już jest dobrą wskazówką. Druga sprawa jest taka, żeby hosting rozumiał właściwie po co jest to wszystko, tak? Ja jestem ich klientem pośrednio, chcę zarabiać na mojej stronie, jak zarabiam? Jeżeli oni to rozumieją i skupiają się na rzeczach, które są dla mnie ważne, na moich kanałach pozyskania, wiedzą jak to optymalizować pod kątem SEO, wiedzą, że wydaję mnóstwo pieniędzy na adsy i mam mieć wysoką jakość strony docelowej, to myślę, że to jest coś bardzo celnego. Na to bym zwrócił uwagę, czy ktoś rozumie, że hosting to jest element marketingu w sieci, bo on jest elementem, on jest być albo nie być, ale jest elementem marketingu w sieci. Jeżeli firma to rozumie, to bym szedł w tym kierunku. Super, dzięki wielkie za rozmowę. Wielkie dzięki.